Poseł Izabela Kloc kandyduje do Senatu, bo Polska i Śląsk potrzebują zmian. Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości Izabela Kloc pozyskała dla Śląska 5 miliardów euro. Skorzystało na tym wiele miast. Rybnik, Łaziska, Mikołów wypiękniały. W ostatnich latach śląskie górnictwo znalazło się na krawędzi bankructwa. Skierowałam interpelację do premiera z zapytaniem, dlaczego jeszcze nie wprowadził embarga na rosyjski węgiel, który jest przecież gorszej jakości niż ten nasz ze śląskich kopalń. W Senacie Izabela Kloc chce się zająć m.in. śląską edukacją historyczną i promocją naszej gwary. Poradza go dać po naszemu i jestem z tego dumno. Izabelę Kloc poparł prezydent Rybnika Adam Fudali. Szanowni Państwo, głosujcie. Zróbcie to dla siebie, Śląska i Polski. 7 września oddajcie na mnie głos.